gości. Ja dzisiaj występuję w zastępstwie za naszą panią dyrektor Irenę Fręcz. Niestety obowiązki służbowe wezwały ją w inne miejsce, jest na delegacji. Ja państwa witam. Muzeum gości w tej chwili wystawę dedykowaną czy poświęconą Andrzejowi Podłowskiemu. Dotyk przemijania. Jest mi miło, dla mnie też jako pracownikowi, osobie związanej z działem etnografii, że ta wystawa jest tutaj w naszym muzeum, z tego względu, że wpisuje się w taki cykl, można powiedzieć, historii muzealnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Niedawno skończyła się wystawa poświęcona Leopoldowi Szerszynkowi. No i teraz mamy, można by tak powiedzieć, inicjatora Muzeum Myskiwskiego w Wiśle. Na początek też chciałem tutaj przywitać szanownych gości w postaci też prelegentów, można powiedzieć, opiekunów wystawy. Ja od razu też powiem, że gwóźdź programu, tym oczekiwany przez wiele osób, czyli kurator wystawy, pani Małgosia, kiedyś nie mogła się tutaj zjawić z przyczyn niezależnych od niej. Natomiast w jej imieniu wystąpi, przedstawi sylwetkę pan Michał Kawuruk. Ale nim to nastąpi, to chciałem też przywitać tutaj szanownych gości, tak już powiedziałem, panią Magdę, Magdalenę Macek, pana Michała. Oni są tutaj w tej chwili najważniejsi, bez nich by ta wystawa nie zaistniała w murach naszego muzeum. Witam tutaj również, z tego co tutaj dostrzegam, pracowników, osoby związane z muzeum również. Andrzeja Podrząskiego, Muzeum Beskidzkiego. Witam również przedstawiciele władz lokalnych w postaci Jana Polączka, członka zarządu powiatu. Gdzieś tutaj widziałem. I myślę, że miał się zjawić prawdopodobnie, ale nie jestem, nie poznaję. Miał się zjawić tutaj jeszcze pan Leszek Podrząski, wnuk pana Andrzeja Podrząskiego, ale nie widzę tutaj, żeby dotarł. Być może się spóźni. Ale jest inny. Nie poinformowałem, nie witamy. Witamy rodzinę. Państwo się przedstawią, ja przepraszam, bo nie poinformowano tylko o jednej osobie, skąd moja taka gafa niewielka. Stanisław Podrzowski. Jadwiga Podrzowska-Leczko. To państwo, dzień dobry, witamy państwu. Pani Małgorzaty kiedyś nie ma, troszeczkę ten program się zmieni, to co powiedziałem wcześniej. Sylwetkę pana Andrzeja Podrząskiego przedstawi pan Michał Kawulok. Za chwilkę będzie też dla państwa malutka taka niespodzianka, która tutaj się szykuje. Za chwilkę zapukam. Poproszę tą niespodziankę o wejście tutaj na tą naszą salę. A następnie przejdziemy do sali wystawowej, gdzie poproszę panią Magdalenę Łacek o przedstawienie w skrócie projektu i w paru zdaniach, kilku zaledwie zdaniach opowiedzieć, jak ta wystawa powstała, w jaki sposób udało się ją zrealizować, czyli o tak naprawdę projekcie, w ramach którego ta wystawa powstała. Proszę państwa, żeby nie przeciągać, to ja już od razu powiem, jak powolutku będę się wycofywał tutaj. Ja zapomniałem powitać, a to podziękuję na koniec. Chciałem tutaj teraz państwa zaprosić na program artystyczny w wykonaniu Małych Koniaków pod kierownictwem Elżbiety Legieckiej-Dziewiadomskiej. Goście, którzy zaraz się tutaj pojawią, będą występowali w ramach, będą prezentowali program z cyklu Gry i Zabawy Dziecięce na Kosiunku przy Krowach. Ja, proszę państwa, zapraszam tutaj naszą niespodziankę. Ja, Brian, to Brytnika, Goranko!
Thank you.
tak ma dziadołka i bawcie się fajnie. Thank you.
trzeba brać, bo to za wasze jeszcze czwarty koncert. Chłopcy już też tam czekają, no to się jeszcze pobawcie, a ja już się będę brał. A czyż Boże zapłać tylko za to, że i tu macie jeszcze w domu kimoborówki? No to fajne. Chcę poczęście dwie mi, bo ty za was tutaj jeszcze poprawię. Boże zapłać! No ja też. Wielki Boże zapłać. Dokumentalisty kultury Górali Wyspy Śląskiego.
nie będę zabierał czasu, bo czekają jeszcze inne atrakcje. Oddaję głos panu Michałowi. Witam państwa serdecznie. Bardzo mi miło, że tutaj w górach Muzeum Śląska Cieszyńskiego prezentujemy wystawę naszego założyciela i patrona Muzeum Piaseckiego w Wiśle, Andrzeja Pogorskiego. Tak jak Grzegorz Trudnicki mówił, miała wystąpić pani Małgorzata Kieryś. Ona raczej bogata państwu całą biografię przedstawiła i działalność etnograficzną, bo wszak niemal całe życie tym się zajmowała. Ale ja państwu też w skrócie tą biografię przedstawię i mam nadzieję, że po tym dynamicznym występie państwo skupicie się jeszcze właśnie na chwileczkę nad tymi słowami o biografii Andrzeja Pogorskiego. Andrzej Pogorski, etnograf zamiłowania, nauczyciel zawodu, wielki pasjonat ludoznawczy. Urodził się 18 listopada 1886 roku w Wiśle jako syn Pawła Pogorskiego i Anny z domu Cieśle. Po edukacji podstawowej w Wiśle był uczniem seminarium nauczycielskiego i były to lata 1904-1908, które zakończył sukcesem i które to torowało mu pracę właśnie w zawodzie nauczyciela. I pracował w Szkole Jagorników w Wiśle, przez 2 lata również w Sisownicy, a od 1916 roku i niezmiennie aż do czasu emerytury w Szkole w Wiśle Centrum. Jego wielkie zaangażowanie spowodowało również, że był kierownikiem tej szkoły w okresie po II wojnie światowej do 1948 roku i razem z ówczesnym dyrektorem tej szkoły, Józefem Boszykiem, przyczynił się do budowy nowej, dużej, murowanej szkoły w Wiśle Centrum. I to się, proszę państwa, stało w 1927 roku. Oczywiście, proszę państwa, Wisła wtedy miała szkoły, ale nieduże. Była to szkoła pod Pajtą, tak zwana szkoła u niedźwiedzia. Były to jednak nieduże szkoły, a w związku z narastającą liczbą uczniów po prostu na wszystkim marzył się, a panu Pogorskiemu i Boszykowi zwłaszcza duży, wielki budynek szkoły. Proszę państwa, on do dnia dzisiejszego właśnie pełni taką funkcję. Właśnie szkoła podstawowa numer 1 w tym budynku się mieści. Proszę państwa, zanim przejdę do przybliżenia jego sylwetki jako wielkiego działacza oraz etnografa z zamiłowania, też kilka słów o jego życiu rodzinnym. Proszę państwa, w 1911 roku Andrzej Pogorski ożenił się z Anną Boszyk z Cisownicy i z tego małżeństwa narodziło się 5 dzieci: Teofil, Anna, Tadeusz, Karol i Jan. Małżeństwo to niestety rozpadło się w 1922 roku. Powtórnie Andrzej Pogorski ożenił się z Anną z domu Kozok. Z tego małżeństwa na świat przyszło również dwoje dzieci, Julia i Andrzej. I portrety niektórych tych dzieci państwo zobaczycie na wystawie, którą prezentujemy tutaj w sali, wystaw czasowych. Bo oprócz typowych zamiłowań etnograficznych, które zresztą najprędzej państwo zobaczycie na wystawie, one jak gdyby ciążą charakterem na całości, to zobaczycie państwo też właśnie takie bardziej prywatne portrety, które wykonywał pan Pogorski. Zobaczycie też pejzaże z Wisły, dlatego że mimo że ten zaczątek w rysowaniu i w malowaniu był bardzo etnograficzny, on się potem rozszerzył właśnie również o taką tematykę pejzażową czy portretową. Ta działalność społeczna, o której wspominałem Andrzeja Pogorskiego, w pierwszej linii rozwijała się w tej jego działalności oświatowej. Stąd, proszę państwa, działał na rzecz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Koła Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKU. Przez lata też kierował Kołem Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. Oprócz tego jego zainteresowania to też rolnictwo. W różnych jego dziedzinach bardzo był właśnie związany z spółkami rolniczymi, które powstawały w Wiśle. Ale interesował się również teozofią i ezoteryką, co po części było związane z jego długoletnią znajomością z fizykiem i filozofem Julianem Ochorowiczem, który w pierwszych latach XX wieku przebywał na terenie Wisły, który też odziedziczył po nim sporą i ciekawą bardzo bibliotekę. W
związku z tym można znaleźć artykuły Andrzeja Podżorskiego w takich pismach jak na przykład Teozofia czy Hejna, ale w ogóle w różnych czasopismach, dlatego że tych artykułów stworzył około 60 i między innymi Państwo zobaczycie na łamach Zarania Śląskiego czy Głosu Śląskiego autorstwa jego artykuły. Interesował się też turystyką, stąd jeszcze trzy przewodniki dotyczące Wisły wydał właśnie dotyczące tej miejscowości, potem jeszcze jeden był wydany po II wojnie światowej, opracowywał też mapy turystyczne. I tu już, proszę Państwa, ta turystyka zbliża nas do tego, co przede wszystkim przez pryzmat dzisiejszej wystawy nas interesuje, czyli ludoznawstwo. Od 1927 roku bardzo gorliwie w tym zakresie współpracował z profesorem Mieczysławem Gładyszem, który tworzył właśnie ekspozycję dla tworzonego wówczas Muzeum Śląskiego w Katowicach. Była również potrzebna ekspozycja z Beskidu Śląskiego i w tą właśnie bardzo był zaangażowany Andrzej Podżorski. Więc oprócz eksponatów, które z terenu Beskidu Śląskiego zbierał, wiele opracowywał również rysunków, które odtwarzały dawne naczynia, sprzęty, ale również ornamentykę tych sprzętów, co zresztą na wystawie jest świetnie odzwierciedlone. Proszę Państwa, ta współpraca oczywiście owocowała również korespondencją nie tylko z Gładyszem, którą zobaczyć można na tej wystawie, ale również z takimi autorytetami w zakresie ektografii jak Blondin Malicki czy Seweryn Dziela. Również tą korespondencję można na wystawie zobaczyć. Kiedy Andrzej Podżorski tak bardzo zaangażował się w ekspozycję Muzeum Śląskiego, oczywiście marzył też, żeby stworzyć taką ekspozycję w Wiśle, w miejscowości, która bardzo rozwijała się turystycznie. Marzą, aby takie miejsce kulturalne, prezentujące kulturę materialną murali śląskich powstało. I to rzeczywiście marzenie ziściło się. Oczywiście było poprzedzone wytrwałą działalnością. Już od 1953 właśnie działał na rzecz tej przyszłej placówki muzealnej. Natomiast Tydzień Kultury Beskidzkiej w 1964 roku ta wielka impreza folklorystyczna pomogła jak gdyby stworzyć tą placówkę, dlatego że oczywiście taka impreza potrzebowała stałej ekspozycji z kulturą murali śląskich i właśnie to się stało. Taka wystawa została stworzona w jednej sali dawnej karczmy zborowej w Wiśle Centrum. I proszę Państwa, kiedy była ekspozycja otwarta 16 sierpnia 1964 roku, ona od razu stała się częścią muzealną, Muzeum Państwowego. Utworzono filię Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. A oczywiście pan Andrzej Podżorski stanął na czele tej placówki, którą prowadził do 1938 roku. Pewnie prowadził do nią jeszcze dłużej, ale już wiek oraz stan zdrowotny pana Andrzeja już mógł jak gdyby przeszkodziły, ale miał następców, panią doktor Polączkową, potem pana Jana Kropa, Maciej Oczkowskiego i prowadzącą nadal tą funkcję panią Małgorzatę Kieleś. Aby zasługi pana Andrzeja Podżorskiego dobrze odzwierciedlić na stałe związek z naszym muzeum, w 1981 roku, 10. rocznicę śmierci Andrzeja Podżorskiego, nasze Muzeum w Wiśle uzyskało właśnie patronat imienia Andrzeja Podżorskiego. I bardzo się cieszymy, że dzisiaj poprzez ten projekt, który realizowała moja koleżanka Magdalena Łacek przy współpracy merytorycznej pani Małgorzaty Kieleś, prezentujemy dzisiaj w placówce macierzystej Muzeum Śląska Cieszyńskiego i poprzez wystawę oraz wydawnictwo, które zresztą Państwo będziecie mogli już w drodze zabrać do domu, sobie mogli w ramach tego projektu możemy spopularyzować osobę i działalność Andrzeja Podżorskiego. Dziękuję za uwagę. Ja chciałem podziękować w tym miejscu panu Michałowi. Teraz zaczynamy za prelekcję, to przedstawienie zwierząt, to wszystkie właściwe postaci, bohatera dzisiaj.
przejść w tej chwili do galerii wystaw czasowych naszego muzeum. Tam jest, można powiedzieć, ciąg dalszy naszych atrakcji. A co najważniejsze, jak już tutaj Michał powiedział, kurator, można powiedzieć, duch tej wystawy, osoba, z której to wydawnictwo, które trzymam tutaj w ręce, a sama wystawa nie mogłyby zaistnieć, ale o tym to już pani Magdalena Łacek powie dwa piętra wyżej. Zapraszam Państwa. Należałoby podziękować, zanim nastąpi ta ostatnia część naszego spotkania, bo chciałem tutaj na ręce pani Magdy wręczyć kwiaty. Dziękuję ślicznie. I panu Michałowi również, ponieważ ostatnie dni, ta wystawa to jest ich praca, oni tutaj przyjeżdżali, zawieszali te prace, drukowali, więc chciałem bardzo podziękować i przynajmniej chociaż w taki sposób wyrazić wdzięczność, że ta wystawa tu powstała. Jeżeli chodzi o inne wynagrodzenia, powiedzmy premię, to już nie do mnie, ja w ogóle to jest gościnnie, to już być może pani dyrektor zadecyduje, że wystawa się odbyła. I bardzo pięknie dziękujemy i myślę, że teraz mogę oddać głos pani Magdzie, która, jak już powiedziałem, ona pilotowała tą i wystawę, i projekt, dzięki któremu ta wystawa powstała. Jest autorką właśnie grantu, czy aplikowała o ten grant, pilnowała i ostatecznie też układała tą wystawę. Oddaję głos na chwileczkę pani Magdalenie. Dziękuję ślicznie. Witam Państwa na wystawie dofinansowanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta wystawa jest poświęcona Andrzejowi Podżorskiemu, a raczej no temu, co Andrzej Podżorski pozostawił po sobie. To są prace, które właśnie znajdują się w działach Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Wszystkie tutaj eksponaty to właśnie eksponaty Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, oprócz dwóch fotografii, które znajdują się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. To te dwie duże fotografie, które Państwo później zobaczą. Projekt to nie tylko ta wystawa, to nie tylko publikacja, którą otrzymają Państwo później. Na projekt składało się kilka zadań i te zadania to między innymi warsztaty inspirowane tym, co robił Andrzej Podżorski. Mogę na chwilkę poprosić? Pokażę Państwu efekty tych warsztatów, bo mam je przy sobie. Jak Państwo zobaczycie na ścianę tą główną, tam widzicie Państwo motywy ze skrzyń wiannych, które Andrzej Podżorski pieczałowicie przerysowywał, chodził po wiślańskich chałupach i właśnie te motywy zbierał. Na warsztatach też próbowaliśmy zrobić coś takiego jak on. Też przerysowywaliśmy te motywy i właśnie taka mała nasza kolekcja też się stworzyła, tych motywów ze skrzyń. Kolejnym etapem projektu było pokazanie tego, co jeszcze żywe. To były pokazy w Muzeum Beskidzkim w Wiśle. Pokazy zdobnictwa, snycerki, które prowadził Jarosław Gluza, rzeźbiarz z Wisły. To były pokazy wykonania instrumentów ludowych, które prowadził Zbigniew Wałach z Istebnej. Oraz pokazy zdobnictwa w metalu, które też tutaj na ścianie, to zdobnictwo jest prezentowane na ścianie bardzo dokładnie, bardzo zdobnie widać, jak te zdobienia widać, jak pięknie górale te metalowe elementy zdobili stempelkami. I te pokazy prowadził Zbigniew Michałek i Andrzej Michałek, kowale z Jaworzynki. A właśnie tutaj w Cieszynie drugi raz prezentowana jest wystawa zbiorów Andrzeja Podżorskiego. Pierwsza wystawa była w Muzeum Beskidzkim w Wiśle. W zeszłym tygodniu mieliśmy finisarz tej wystawy. Dziś witamy wystawę w Cieszynie, tutaj w muzeum, na wernisażu. I ta wystawa będzie prezentowana jeszcze w Jasienicy, w Gminnym Ośrodku Kultury. A dzisiaj serdecznie zapraszam Państwa do zwiedzania, do obejrzenia tych rysunków, tych udokumentowanych, pięknych zdobień, które właśnie Andrzej Podżorski zachował od zapomnienia dzięki właśnie tej swojej ciężkiej i długoletniej pracy dokumentatorskiej. Jak już wcześniej mówiłam, będą Państwo mogli zabrać ze sobą publikację, do której tekst przygotowała
pani dr Małgorzata Kiereś, kierownik naszego muzeum. I do tej książki można zabrać jeszcze kopertę, w której są też pocztówki właśnie z zdobieniami rysowanymi przez Andrzeja Podżorskiego. Także zapraszam Państwa do poczęstowania się i książką, i pocztówkami oraz do skosztowania tutaj drobnego, no małego poczęstunku dla Państwa. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję Państwu. Wobec pośrednictwa.